Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj otworzę sobie zestaw startowy z albumem do wklejania i z jedną saszetką i z czterema naklejkami tutaj reprezentacji Polski. Taki trochę okrojony ten zestaw startowy, mogli tutaj trochę więcej dać rzeczy, no ale wiadomo, 4,99. Ja już to kupiłem dawno temu, ale nie miałem kiedy tego nagrać. Byłem dzisiaj w Carrefourze i miałem sobie kupić multipaka, jest tam 8 saszetek. Dobra. O, dobrze, że mi telefon nie spadł. Więc kupię sobie jeszcze multipaka. Tych albumów to już mam chyba z 5 albo 6. Będzie tu chyba ten plakat. Tak, jest tutaj ten plakat reprezentacji Polski. Postawiłbym go sobie tutaj, ale niestety nie będzie stał, chyba że jakoś będzie stał czy nie będzie stał. Dobra, jakoś tak, no nie, bo mi zjedzie. Dobra, czekajcie, są tu w środku naklejki? A są, czekajcie, ja sobie tutaj wyrwę, zobaczymy co my tutaj mamy. Company, Iniesta, Miller i Moutinho. I co jeszcze? Zaraz zobaczymy, co tutaj z tyłu jest. Z tyłu są jeszcze dwie naklejki. Dalida i Robbie Keane. O, czyli mamy 6 naklejek. I jeszcze do tego dostaliśmy tutaj... Co tu mi się dzieje? Dzisiaj nie mogę się coś ogarnąć. 4 naklejki to są te naklejki, które się wkleja na ten plakat. Mamy tutaj Lewandowskiego razy 2, stadion i całą drużynę. Także fajnie, że takie coś zrobili. No i gdzieś tu była saszetka, ale nie wiem, gdzie ta saszetka mi się... O, jest, wyleciała. Szkoda, że tylko jedna, no ale trudno. Otworzymy, zobaczymy. Może coś fajnego wpadnie. Mam na razie mało tych naklejek, ale niedługo będę je też otwierał. Bo jednak powiem wam, że jak sobie wkleiłem, to nawet fajnie to wygląda. No i dobra, lecimy. Kurde, no co z tym zoomem dzisiaj jest nie tak? No chyba nie da rady. I tak nie dość, że te naklejki są takie małe. Fajne nazwisko ma gościu. Dobra, lecimy dalej. Suchy. Marek Suchy. Evans. O, mamy tutaj naklejkę półspecjalną, można powiedzieć. Davis i o, proszę, Gareth Bale. No pięknie, jeszcze mi tutaj Gareth Bale wpadł. Ten filmik, który teraz oglądacie, nagrywam w sobotę. Dzisiaj Real Madrid wygrał 3-2, Gareth Bale strzelił 3. bramkę, a już myślałem, że Real przegra, ale udało się. Dobra, moi kochani, to było na tyle w tym odcinku. Taki troszeczkę no, okrojony ten zestaw startowy, ale za taką cenę no to nie możemy się tutaj nie wiadomo czego spodziewać. Także to by było na tyle. Ja was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.